Zapraszam wszystkich do kuchni Marioli. Witajcie wszyscy w kuchni Marioli. Dzisiaj przygotujemy sałatkę z brzoskwinią i kurczakiem. Bardzo łatwą w przygotowaniu i bardzo smaczną. Zapraszam na krótki filmik do wspólnego przygotowania tej pysznej sałatki. Dokładna lista składników właśnie się Państwu ukazuje. Pół kapusty pekińskiej skroiłam do dużej miski. I teraz brzoskwinię odcedzamy, kroimy w kostkę. Dodajemy do sałatki. Do tego jedna pierś z kurczaka podsmażona z dowolną przyprawą. Odcedzona, bez tych płynów właśnie, i ostudzona. Do tego pół puszki kukurydzy. Do tego jedna czerwona papryka pokrojona w kostkę. Por biała część. Jest tu kawałek poru, niedużo. Do tego jeden lub dwa ogórki kiszone pokrojone w kostkę. Może to być również ogórek konserwowy. Sól, pieprz do smaku. Do tego 3-4 łyżki majonezu i wszystko dokładnie mieszamy. Taka sałatka nadaje się od razu do podania, jednak również dobrze smakuje schłodzona. Sałatkę przekładamy na ozdobny talerz, dekorujemy brzoskwinią, kurczakiem, papryką i podajemy. Posypujemy odrobiną natki pietruszki lub koperku. Jeszcze spróbujemy sałatkę. Jeszcze jej nie próbowałam. Teraz opowiem. Ciekawe jak smakuje. Sałatka jest bardzo smaczna, nie jest tłusta, jest lekka, dobrze dosmakowana. Można ewentualnie dodać jasny lub ciemny winogron. Polecam Państwu mimo wszystko w takiej wersji ją przygotować, jak ja przygotowałam. Jest bardzo smaczna. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejny.